żeby w odpowiedni sposób przygotować się do każdego koncertu, musimy odbywać próby. Nie przyniosą żadnego rozwiązania, sprawa zakończy się znowu w sądzie, a my mamy naprawdę dowody i wtedy wam udowodnimy i sprawa będzie zakończona. Działalność zespołu AN jest nie tylko zarobkowa, ale głównie też jest to działalność, która opiera się na pomocy chorym, tak naprawdę dzieciom i drugiemu człowiekowi. Od samego początku moja działalność wspierana jest przez miasto, gmina oraz powiat Kościół. Miasto, gmina oraz powiat za każdym razem, kiedy wchodzimy do studia muzycznego, wspiera nagranie, czy to singla, czy teraz obecnej płyty finansowe. Ale wolno by było zakłócenie kogoś w spokoju, albo co najmniej nie interesowało pana, czy komuś pan spokój zakłóca. Jak się pan odnosi do tej kwestii? W ogóle nie dużo przeznieść coś takiego, że ja mógłbym świadomie komuś robić na złość. Śpiewam od 20 lat i z nigdy nie było moją intencją zakłócania jakiegokolwiek spokoju i powodowania los. Pan groził, że jeżeli próby nie skończą się, to nie przestanie, cóż na nie przestanie grać. To urządzi nam takie samo piekło, jakie my urządziliśmy mu grot. Dodał jeszcze, że pomili moim rodzicom życie, reszta życia, które zostało. Dodał, że pomili moim rodzicom reszta życia, która nie została. Córkę pozbawił pracy. Powiedziałem panu Starskiemu, żeby przestali zakłócać porządek w tej ciszy. Żeby przestali zakłócać ciszę. Zgotowali nam piękno, ja to samo im zgotuję. Nigdy człowiek się nie zastanawia nad tym, że zaraz może ktoś przyjść i powiedzieć, że mamy zaprzestać grać. Czy pana zespół, w którym pan gra, mógłby funkcjonować bez prób? Absolutnie nie mógłby. Próby rozpoczęto przy otwartych drzwiach. Dobra, dobra. Okej, ostrożnie jedziemy. Dźwięki muzyki są ledwo słyszalne. Układa melodię. Tak.
sposób absolutny. Tak, to się nazywa. I w pewnym stopniu cieszy mnie to, że rodzice jej udostępnili pomieszczenie, żeby mogła swój talent rozwijać. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dał żadnych podstaw dla przypisania obwinionym Marcinowi Interliczowi, Pawłowi Siódej i Annie Spławskiej wykroczenia stypizowanego w artykule 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Zarówno zgromadzone w sprawie dokumenty, jak i zeznania świadków nie dają żadnych podstaw, aby takie wykroczenie, sprawstwo takiego wykroczenia obwinionym przypisać. Co więcej, przeprowadzony w sprawie eksperyment procesowy ujawnił, że nie ma żadnego zakłócania spokoju i to nawet w takiej subiektywnej ocenie trudno, aby uznać, że takie zakłócanie spokoju jest. Także zachowanie obwinionych w żadnym razie nie jest wybrykiem, a takie musiałoby być, musiałoby zakłócać porządek i spokój publiczny, aby móc przypisać im sprawstwo wykroczenia. Wobec powyższego wnoszę o uniewinnienie obwinionych od zarzuconego imienia. Ogłoszenie wyroku w sprawie Pawła Siódejny, proszę. Sąd Rejonowy w Kościanie, drugim wydziałem karnym w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2017 roku sprawy Pawła Siódej, Marcina Miklewicz i Anny Spławskiej obwinionych o to, że w dniu 8 września 2016 roku około godziny 19.50 w Kościanie, w budynku mieszczącym się przy ulicy Nacławskiej 51, zakłócili spokój z rodziną mieszkającą w sąsiedztwie w ten sposób, że uczestniczyli w próbach zespołu muzycznego, którego muzyka była zbyt głośno grana. To jest wykroczenie z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Po pierwsze, obwinionych Pawła Siódej, Marcina Miklewicza i Annę Spławską uniewinnia od popełnienia zarzucanych im czynów. I po drugie, na podstawie artykułu 118 paragraf 2 kodeksu postępowania zbyt wykroczenia kosztem i postępowania obciążone Skarbu Państwa. Proszę usiąść. Proszę usiąść, tak? Przede wszystkim ja chciałabym, że zgodnie z treścią artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocy albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega także aresztu, objęcia wolności albo grzywny. Zatem przepis ten chroni między innymi spokój przed jego zakłóceniem i prawo ludzi do niezakłóconego odpoczynku. Jednocześnie trzeba jednak zauważyć, że czynność sprawcza tego wykroczenia polega na wybryku. Wybryk ten ma polegać na krzyku, hałasie, alarmie lub innej czynności, które odbiega zwyczajowo od przyjętego zwyczajowo postępowania w danym miejscu, czasie, okolicznościach, narusza lub lekceważy obowiązujące zasady współżycia społecznego. Zatem z wybrykiem będziemy mieli do czynienia wówczas, kiedy zachowanie osoby, zachowanie sprawcy będzie odbiegało od przyjętych w danej sytuacji obowiązujących norm postępowania i będzie pozostawało w sprzeczności ze zwykłymi normami ludzkiego zachowania i współżycia. Powszechnie przyjmowanym jest, że o wybryku decydują nie tylko elementy natury przedmiotowej, wyrażające się właśnie w rażącym naruszeniu przyjętych norm współżycia społecznego, ale także element podmiotowy sprowadzający się do lekceważenia tych norm i umyślnego lekceważenia tych norm. Zatem sprawca, aby przypisać mu wykroczenie z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, musi w sposób lekceważący, umyślny naruszać zasady, naruszać normę współżycia społecznego. I teraz przechodząc na grunt niniejszej sprawy. Obwinieni Paweł Siódej, Marcin Miklewicz i Anna Spławska są członkami zespołu muzycznego, gdzie udział w tym zespole jest nie tylko przyjemnością, ale również jest jednym ze sposobów
uzyskiwania dochodów. Nadto tutaj obwinieni wskazywali również na udział w różnych imprezach charytatywnych, w różnych imprezach, które mają na celu pomoc dzieciom, pomoc osobom chorym. Zatem ta działalność zespołu to jest właśnie z jednej strony właśnie to działanie na rzecz społeczeństwa, ale również działalność w pewnym sensie można by było powiedzieć zawodowa, zarobkowa obwinionych, którzy oczywiście mają swoje inne zawody, pracują w innych zawodach, ale również grając w tym zespole, koncertując, tutaj te dochody dodatkowe osiągają. Czy zatem można by było przyjąć, że działalność zawodowa, działalność zarobkowa, to jest działalność będąca wybrykiem? W ocenie sądu nie. I teraz obwinieni, żeby móc tę działalność wykonywać, muszą przeprowadzać próby. To jest tak, że nie mogą po prostu wyjść na scenę i zagrać. Muszą ćwiczyć. I w tym celu przeprowadzali próby w różnych miejscach. Ostatecznie zaczęli te próby prowadzić w Kościele przy ulicy. Ale nie było to takie zwykłe wejście do pomieszczenia, ustawienie sprzętu i granie. Obwinieni, zanim rozpoczęli próby, a w każdym razie na pewno przed dniem 8 września 2016 roku, poczynili znaczne nakłady swojej własnej pracy, nakłady finansowe po to, aby przygotować pomieszczenie w taki sposób, żeby jak najmniej przeszkadzało ono innym ludziom mieszkającym w pobliżu. To pomieszczenie jest przygotowane w sposób profesjonalny. Sąd, będąc na oględzinach i w czasie eksperymentu procesowego, widział, że to pomieszczenie jest wyłożone piankami, wyłożone wykładziną, są ekrany, które mają powodować wygłuszenie. Co więcej, faktycznie no, w czasie tej próby sąd przebywał w pomieszczeniu, ale również wyszedł przed pomieszczenie przy otwartych drzwiach i po zamknięciu drzwi. Ta praca obwinionych, te nakłady, które poczynili do wyciszenia tego pomieszczenia, przyniosły swój efekt, bo po zamknięciu drzwi radykalnie wyciszana jest ta głośność. Ona w pewien sposób jest słyszalna, bo perkusja, basy, głosy wokalistki, one jak się stoi przy drzwiach, przy zamkniętych drzwiach tego pomieszczenia, faktycznie są słyszalne. Ale im dalej odchodzi się od tego pomieszczenia, tym te dźwięki są słyszalne słabiej. Od strony nieruchomości oskarżyciela posiłkowego dodatkowo jest mur obrośnięty bluszczem, który dodatkowo wygłusza, powoduje zatrzymanie tej muzyki. Analizując czy porównując głośność tych dźwięków wydobywających się z pomieszczenia przy zamkniętych drzwiach, sąd uznał, że właściwie są one mniej głośne niż zwykłe dźwięki przejeżdżających samochodów, szczekających psów. Sąd zauważył, że na ulicy te dźwięki praktycznie nie są słyszalne. One faktycznie są lepiej słyszalne na nieruchomości oskarżyciela posiłkowego na tarasie, natomiast nie są głośniejsze niż przejeżdżające samochody. Można było powiedzieć nawet, że są bardziej ciche. Na pewno są zdecydowanie tutaj głośniejszym dźwiękiem jest dźwięk przejeżdżającego pociągu.
To akurat tak się zdarzyło, że w czasie tych oględzin, w czasie tej wizji pociąg przejeżdżał, więc można było dodatkowo tutaj to zarejestrować. I to pociąg przejeżdżał wówczas, kiedy sąd jeszcze był w pobliżu tego pomieszczenia, gdzie odbywane są próby. Czyli tam, gdzie ten dźwięk jest teoretycznie najgłośniejszy, on był całkowicie zagłuszony przez przejeżdżający pociąg. Będąc na posesji oskarżyciela posiłkowego, też sąd zauważył, że przelatujący samolot był głośniejszy niż te dobywające się, czy dochodzące do posesji oskarżyciela posiłkowego dźwięki. Sąd zauważył, że tutaj ten eksperyment był wykonywany w okolicach godziny 15, 14.30, 15. Natomiast tutaj ta godzina podawana przez oskarżyciela posiłkowego to była 19.50. Ale sąd z doświadczenia, poruszając się tymi drogami bardzo często w tych godzinach, że tam ruch uliczny jest bardzo, bardzo duży, więc ten dźwięk muzyki może niesie się trochę bardziej, ale na pewno nie dużo bardziej niż w ciągu dnia, tak w okolicach godziny 15 czy 14. Sąd zauważył również, wchodząc do pomieszczeń mieszkalnych oskarżyciela posiłkowego, że w tych pomieszczeniach ta muzyka w ogóle nie jest słyszalna. Nawet sąd miał takie wrażenie, że zespół w pewnym momencie przestał grać. Natomiast to przechodzenie z pomieszczenia z wewnątrz, pomieszczenia na zewnątrz pozwoliło na stronie, że zespół grał. Gdzieś tam w tyle jakby się wsłuchać, to te dźwięki faktycznie jakieś tam były z tego pomieszczenia się wydobywały, było słychać. Natomiast nie było ich słychać w miejscu wewnątrz domu oskarżyciela posiłkowego, nawet przy otwartych oknach, bo przecież drzwi balkonowe, tarasowe, przez które sąd przechodził, one były otwarte. Nie było słychać tej muzyki wewnątrz pomieszczenia. Zatem w ocenie sądu nie można przyjąć, żeby ta muzyka była na tyle głośna, żeby była przeszkadzająca, żeby zakłócała spokój oskarżyciela posiłkowego. Zresztą o tym, że ta muzyka nikomu nie przeszkadza, zeznawali również świadkowie. Pani Elżbieta Bączek, która ma ogród praktycznie zaraz za posesją oskarżyciela posiłkowego i to ogród częściowo dochodzący do ogrodzenia z nieruchomością państwa Spławskich, no mówiła, że ona tej muzyki nie słyszała i dopiero jak się dowiedziała, że jest taka sprawa, to zaczęła nasłuchiwać i faktycznie jakby się tak wsłuchać, to coś tam słyszała. Pani Zofia Adamska, która mieszka po drugiej stronie w domu bliźniaczym, mówi, że w ogóle nie słysza muzyki. Więc w ocenie sądu ta muzyka, która jest grana przez zespół obwinionych, nie jest na tyle głośna, aby zakłócała spokój, a nadto nie jest wynikiem wybryku, o którym mowa w artykule 51 paragrafie 1 Konstytucji. Dlatego też sąd uniewinnił obwinionych od popełnienia zarzucanych im czynów i kosztami postępowania na podstawie przepisu podanego w punkcie drugim obciążył Skarb Państwa. Sprawiedliwy. Chociaż nic nie zrekompensuje ani mojej rodzinie, ani rodzinie moich muzyków, ani nam przede wszystkim nerwów, na które narazili nas sąsiedzi. Uważam, że wszystkie oskarżenia, które padły z ust sąsiadów, były absurdalne, uderzające przede wszystkim w moją osobę. Oskarżenia były pomówieniami, tak naprawdę skupiały się na tym, żeby mnie zniszczyć moją osobę, pomówić mnie w bardzo brzydki sposób, niekulturalny. I bardzo cieszę się, to znaczy wiemy, że można się od tego wyroku odwołać i myślę, że sąsiedzi na pewno to zrobią, bo tak jak już sąsiad powiedział, nie spocznie, póki nas nie zniszczy, ale wierzę, modlę się, wierzę w sprawiedliwość i zawsze wierzyłam i myślę, że sprawiedliwość gdzieś
gdzieś tam, znaczy może nie sprawiedliwość, ale dobro zawsze zwycięży. Komfort teraz będzie mieć większy? Na pewno, znaczy póki co jeszcze nie, ponieważ czeka nas jeszcze jedna sprawa. Myślę, że no nie wiem, czy to ostatnia, 23 marca, ale... Ale generalnie pewnie zadowolona jest. Jestem zadowolona, trochę się dzisiaj niezbyt czuję, bo troszeczkę jestem przeziębiona, dlatego z tego wynika mój stan, ale na pewno jest to jeden kamień z serca mniej. No tak jak już powiedziałam, ja wierzę w prawdę i tak naprawdę przez cały czas zespół nie miał nic do ukrycia i dlatego też myślę, że jest taki wyrok, bo myśmy nie robili tego przede wszystkim złośliwie i to jest najważniejsze, bo nie gramy złośliwie i nigdy nie mieliśmy takich zamiarów. Także tak uważam. Dziękuję.